Jeśli robisz ceramikę po godzinach swojej etatowej pracy, sprawia ci to dużo przyjemności i powoli kiełkuje cię myśl, że może najchętniej robiłabyś to całymi dniami, to trafiłaś w dobre miejsce. Jeśli jeszcze się nie znamy, to cześć, ja jestem Marta i prowadzę pracownię ceramiczną Trzask. Maluję ceramikę i to wszystko nagrywam, żeby pokazać wam, jak tworzę rzeczy z gliny. To przejdźmy do rzeczy. Jak zaczęłam zarabiać na ceramice? Od razu zaznaczę, że to nie będzie przepis na sukces. Co prawda moja historia trwa już 7 lat, ale mam nadzieję, że w tej znajdziesz sporo pożytecznych i uniwersalnych rad, jak rozkręcić swój kreatywny biznes. Zacznijmy od tego, że na początku w ogóle nie myślałam o hajsie. To był 2017 rok, studiowałam wtedy na warszawskiej ASP na grafice, jednocześnie pracowałam w restauracji jako kelnerka. Nie zarabiało się tam źle, bo tipy były całkiem dobre i miałam dosyć elastyczny grafik, więc mogłam chodzić jednocześnie na studia. To właśnie na studiach, na zajęciach z malarstwa wymyśliłam sobie taki projekt, że będę malować na talerzach. Kupowałam talerze w Ikei, chodziłam po różnych starociach i bibelotach, potem kupiłam takie farbki, które wypalały się w piekarniku i dokładnie w taki sposób je dekorowałam. I dosyć szybko w trakcie tego projektu wymyśliłam, że fajnie byłoby stworzyć jakieś ciekawsze kształty talerzy i wtedy zapisałam się na warsztaty ceramiczne na Bemowie. I dosłownie po 3-4 zajęciach już miałam takie poczucie, kurczę, to jest coś, co mnie na maksa interesuje i chcę się tym zajmować i wiem, że chcę się zajmować tym nawet bardziej niż chodzenie na studia i niż grafiką i rysowaniem. I zaznaczę jeszcze, że ja nigdy nie miałam takiego uczucia, bo w życiu zajmowałam się, w tym moim 25-letnim życiu wtedy, zajmowałam się wieloma rzeczami. Wcześniej studiowałam na sztuce mediów, w międzyczasie wyjechaliśmy z Warszawy, żeby zostać rolnikami z moim mężem, więc naprawdę bardzo dużo się działo i cały czas rozpoczynałam jakieś nowe zajawki. Ale w tej ceramice było coś innego, coś bardzo ciekawego, czego nie mogłam zrozumieć, więc zaczęłam chodzić na te warsztaty, kiedy tylko się dało. Jak dobrze pamiętam, po jakimś miesiącu chodzenia na warsztaty postanowiłam, że rzucę te studia i w tym czasie zamiast chodzić na zajęcia, będę chodzić na warsztaty z ceramiki. Nie wiem, czy polecam podejmować aż tak spontaniczne decyzje, bo ja kompletnie nie przemyślałam tego tematu, tylko po prostu to zrobiłam. Warsztaty odbywały się chyba wtedy 3 razy w tygodniu, a ja bardzo, bardzo chciałam chodzić na ceramikę częściej. Ale dosyć szybko po rozmowie z Krzyśkiem, który prowadził te warsztaty, okazało się, że mogę przychodzić też w inne dni poza warsztatami, właśnie lepić i uczyć się toczyć na kole. I ja na te zajęcia i do pracowni ceramicznej chodziłam jak szalona. Zaczęłam kupować własną glinę, lepić ile się da. Nie ograniczałam się do niczego, nie wiedziałam czym jest ten materiał, więc próbowałam absolutnie każdej techniki, ale zdecydowanie toczenie na kole najbardziej mnie wciągnęło. Dosyć szybko też założyłam bloga, na którym wrzucałam zdjęcia moich gotowych rzeczy. Założyłam też Instagrama i Facebooka, gdzie po prostu pokazywałam wszystko to, co udało mi się zrobić. I na blogu dosyć szybko też wrzucałam zdjęcie i cenę, tak żeby moi znajomi, którzy chcieli mnie wtedy wspierać i kupować moją ceramikę, mogli to zrobić. Jeśli chodzi o social media, to wtedy w ogóle praktycznie nie nagrywałam wideo. Nie wiem, czy inni to robili, czy nie, ale Instagram wtedy opierał się głównie na zdjęciach i tak właśnie robiłam. Ceramika to bardzo fajna zajawka, ale też na początku, przynajmniej dla mnie, była dosyć droga, bo trzeba było kupić materiały, a dodatkowo płaciłam jeszcze za przychodzenie do pracowni plus za wypały. Dosyć szybko pojechałam też na pierwsze targi. Nie wiem, czy mogę nazwać to targami, bo to była bardziej taka garażówka na warszawskiej Pradze, gdzie nasi znajomi zbierali pieniądze na wakacje, a my też sprzedawaliśmy jakieś rzeczy z naszego domu, plus wystawiłam jeszcze stół właśnie z ceramiką. Pamiętam, że parę wazonów wtedy się sprzedało i jakiś mały filiżanek, więc byłam bardzo zadowolona, bo to był właśnie taki pierwszy przełomowy moment. A ja tej ceramiki w domu miałam tak dużo, że stwierdziliśmy we dwójkę, że nie ma sensu mieć aż tylu talerzy i kubków, więc to w sumie było całkiem wygodne, że mogliśmy części tych rzeczy się pozbyć. Prawda, dzisiaj żałuję, że nie mam tych pierwszych prac, przynajmniej niektórych, ale zaczęła mi wtedy kiełkować myśl, że mogę zacząć na tym zarabiać. Wtedy za te wszystkie rzeczy płaciłam po prostu z pensji, z bycia kelnerką w restauracji i spokojnie mi na to starczało. I jakieś pół roku później zaczęłam mieć jakieś pierwsze pieniądze właśnie z ceramiki, którą robiłam po godzinach. Dostałam pierwsze zlecenie z restauracji, w której pracowałam. Dziewczyny, właścicielki wymyśliły, że jeżeli chodzę na warsztaty ceramiczne, to może zrobię im jakieś talerze. I tak właśnie zrobiłam. Moje pierwsze zlecenie na 50 wielkich, wielkich talerzy. Zaczęłam sprzedawać ceramikę znajomym. Wrzucając rzeczy na Instagram, zaczęłam też sprzedawać rzeczy nieznajomym. Robiłam to po prostu w DM-ach. Zaczęłam też wtedy robić kolczyki. Wrzucałam je na Instagram Story
i po prostu wrzucałam, co jest dostępne i ludzie do mnie pisali i kupowali to bezpośrednio w wiadomościach. Pojawiły się też pierwsze targi, na które musiałam się przygotować i właśnie przed tymi pierwszymi targami, bardzo poważnymi, to były, pamiętam, targi rzeczy ładnych w grudniu w 2017 roku. Nie dość, że grudzień to jest bardzo taki, wiecie, prezentowy okres, to jeszcze te targi były dosyć drogie. Bardzo mi zależało na tym, żeby mieć tam terminal. A żeby mieć terminal, to trzeba mieć założoną firmę. Ale na to na przykład jeszcze nie byłam gotowa, bo czułam, że to jest za duży koszt. Jeszcze mój biznes ceramiczny nie zarabia na tyle dużo, żebym mogła z tego płacić ZUS i podatki, więc stwierdziłam, że założę firmę przez inkubator przedsiębiorczości. Wtedy miałam tylko stałą opłatę, z tego co pamiętam, 300 zł miesięcznie za osobowość prawną i za księgową, więc nie występowałam jako Trzask Ceramics, ale jako inkubatory przedsiębiorczości, ale mogłam wtedy wystawiać paragony i mieć kasę fiskalną i terminal i przyjmować płatności kartą. W inkubatorach przedsiębiorczości byłam około rok i potem dopiero założyłam działalność jednoosobową, ale zdecydowałam się dopiero na to wtedy, kiedy miałam własną pracownię, własny piec i byłam już przekonana, że chcę to robić na pełen etat. No właśnie, ale jaka była sytuacja pracowniana w 2018 roku? Płaciłam wtedy za współdzielenie pracowni na Bemowie, mogłam wtedy korzystać ze wszystkich sprzętów i z pieca i dodatkowo płaciłam właśnie za wypał każdej mojej rzeczy. W tym czasie mój mały biznes już trochę się rozkręcał, bo oprócz jeżdżenia na targi, przyjmowania zleceń i sprzedawania przez Instagram, zaczęłam też mieć swoją ceramikę w różnych stacjonarnych sklepach w Warszawie i w Polsce i dodatkowo byłam też na przykład na Pakamerze i na Etsy. Tych rzeczy zaczęło mi się robić całkiem sporo, a w pracowni na Bemowie miałam dosłownie jeden regał na swoje materiały, glinę i swoje gotowe rzeczy, więc postanowiłam, że czas najwyższy przenieść się do własnego miejsca. W sierpniu 2018 roku rzuciłam też pracę w restauracji i postanowiłam, że robię ceramikę na pełen etat, bo w tym czasie moja pensja z ceramiki i moja pensja z pracy w restauracji zaczęły być porównywalne, więc stwierdziłam, że to jest moment, w którym mogę to zrobić. Oczywiście bałam się niesamowicie i gdyby nie Olek, który mi powiedział, że zapłaci za nasz czynsz i będzie nas utrzymywał i nam gotował i robił zakupy. Olek pracował wtedy w restauracji jako szef, więc zarabiał dużo więcej niż ja. To postanowiłam, że mogę to zrobić i mogę zaryzykować. Właśnie w sierpniu 2018 roku zaczęłam coraz rzadziej przyjeżdżać do pracowni na Bemowie. Zaczęłam intensywnie poszukiwać swojej własnej pracowni. Zajęło mi to parę miesięcy, chodziłam po różnych ZGN-ach, bo myślałam, że może skorzystam z jakiegoś miejskiego lokalu, które są w bardzo dobrej cenie, ale ostatecznie wylądowałam na Żoliborzu. Szybki teleport i jesteśmy w pracowni. Wynajęcie tej przestrzeni, w której stoję dzisiaj, pracowni, w której na co dzień pracuję i robię ceramikę, to był moment przełomowy w mojej trzaskowej karierze. Ale czekajcie, zapędziłam się, bo nie powiedziałam jeszcze o piecu. To jest największy wydatek w pracowni i ja kompletnie nie miałam na niego pieniędzy. I tutaj jak na białym koniu wkroczyli moi rodzice, którzy powiedzieli: słuchaj, my ci pomożemy z tym pierwszym piecem i szczerze mówiąc, bez nich kompletnie nie dałabym sobie rady. Prawdopodobnie zrobiłabym tak, żebym pracowała w swojej pracowni i wypały woziła jeszcze do innej pracowni, żeby tam je wypalać. Jest też taka możliwość, ale koszty takiego wypału komercyjnego trzeba wziąć pod uwagę, kiedy się oblicza cenę swojego produktu. Mi zależało na tym, żeby te koszty były jak najniższe, więc bardzo się cieszyłam, że rodzice postanowili mi zafundować taki piec, ale wiązało się to z tym, że kompletnie też się zmieniło moje myślenie o moim biznesie, bo pomyślałam sobie, jeżeli tyle osób we mnie uwierzyło, mój mąż i moi rodzice, którzy z własnych pieniędzy zapłacili mi za piec, to ja się już czułam tak zobowiązana, że stwierdziłam, że musi się udać. W mojej głowie nie było innego scenariusza i wydaje mi się, że to myślenie napędziło mnie tak bardzo, że ja właściwie do dzisiaj, czyli do 23 roku, jestem tak nakręcona, żeby to się udało, że nie jestem w stanie zwolnić tempa. Opowiem Wam, jak wyglądał wtedy mój dzień pracy. Zaczęłam się nad tym zastanawiać i o ile dzisiaj przychodzę do pracowni codziennie, w sensie od poniedziałku do piątku, czasem zdarza mi się nagrywać w sobotę, tak jak na przykład dzisiaj, to ja wtedy nie przychodziłam do pracowni codziennie, bo byłam jedną osobą, która musiała się zająć wieloma rzeczami, jak to w małym biznesie. Chodziłam na pocztę wysyłać paczki, lepiłam, szkliwiłam, wstawiłam piec, robiłam zdjęcia i wrzucałam je potem na stronę. Trzeba było prowadzić kalendarz, jeździć do księgowej. Tego było masa. Już nie wspomnę o prowadzeniu Instagrama. Co się zmieniło w tych moich social mediach?
Jak zaczęłam mieć swoje miejsce, to wtedy skupiłam się na pokazywaniu etapów mojej pracy. Nie tylko pokazywałam gotowy produkt na pięknych zdjęciach, tylko też cały etap jego powstawania. Swoje rzeczy sprzedawałam wtedy na Pakamerze, na Etsy i na Instagramie. Pakamera i Etsy pobierało procent od sprzedaży moich rzeczy, więc pomyślałam, że czas założyć stronę ze sklepem i wtedy założyłam swoją pierwszą stronę internetową. W międzyczasie sprzedawałam też rzeczy przez Instagram, po prostu wrzucałam je na story i ludzie pisali mi w DM-ach, które rzeczy chcą kupić, ale jeśli lubicie chaos, to możecie zostawić tą opcję, ale to było dla mnie totalnie nie do ogarnięcia. Szukanie wiadomości po nickach, bo nie wszyscy mają swoje imię i nazwisko, to było naprawdę bardzo duże osiągnięcie, żeby znaleźć tych ludzi. I dokładnie tak ja funkcjonowałam przez cały 2019 rok. Jeździłam na targi i to ile się dało. Brałam każde możliwe targi, które były w Warszawie. Ja na nich byłam. Czasami było to nawet kilka w miesiącu. W międzyczasie zaczęłam swoje produkty wstawiać do różnych sklepów z rzemiosłem w Warszawie i też w innych miastach w Polsce. I kilka nowych sklepów za granicą, na przykład w Amsterdamie czy w Londynie. Brałam też wtedy jak najwięcej zleceń. Robiłam różne talerze do restauracji. Brałam dosłownie wszystko, co się dało. Jednocześnie wtedy też robiłam własne rzeczy i sprzedawałam je na Instagramie i też w sklepie internetowym. Zamiast się ograniczyć do którejś opcji, że na przykład robię tylko rzeczy do restauracji albo tylko sprzedaję przez stronę, ja wybrałam wtedy wszystkie te opcje. Mój kalendarz był niesamowicie napchany i po roku takiego funkcjonowania widziałam, że muszę się na coś zdecydować. I akurat tak się zdarzyło, że był to rok 2020, kiedy przyszła pandemia i zanim się ona jeszcze pojawiła, Olek zaczął ze mną trochę więcej pracować, a jak przyszła pandemia, to na stałe przyszedł do mnie. I to był zdecydowanie kolejny przełomowy moment, bo zaczęliśmy pełnoetatowo pracować we dwójkę w Trzasku i nagle ilość tych obowiązków, która była głównie na mnie, podzieliła się na dwie osoby. Coraz więcej mieliśmy różnych takich, wiecie, spotkań strategicznych, na których zastanawialiśmy się, co dokładnie robić, a czego nie robić. I to była nowość w mojej pracowni, bo do tej pory tylko dokładałam kolejnych obowiązków, ale nigdy się nie zastanawiałam, czy ja mogę z czegoś zrezygnować, czy mój biznes nie padnie, jeżeli przestanę na przykład jeździć na targi albo brać zlecenia. Okazało się, że nie. I to nam dosyć mocno otworzyło oczy, bo nie jeździliśmy na targi, przestaliśmy mieć tą sprzedaż bezpośrednią. Sklepy stacjonarne też były zamknięte, więc skupiamy się tylko na sprzedaży detalicznej naszych rzeczy. Oczywiście nie musicie tego wybierać tak jak ja, ale polecam trochę stworzyć sobie taką niszę i zdecydować się na któryś z modeli. Jak dzisiaj patrzę na moich znajomych ceramików, to właściwie każdy specjalizuje się w czymś innym. Są dziewczyny, które na przykład tylko utrzymują się z prowadzenia warsztatów. Część robi na przykład tylko zamówienia do gastronomii, albo na przykład robią tylko biżuterię. Na początku myślałam, że takie ograniczenie się do jednej metody sprzedaży swoich rzeczy będzie dla mnie złe, ale potem okazało się, że właściwie jest kompletnie na odwrót. Bardzo stereotypowo, tak jak wszyscy myślałam, że kompletnie nikt nie jest w stanie mnie zastąpić i nie zrobi tego lepiej niż ja. I faktycznie dalej maluję każdy jeden kubek, który powstaje w naszej pracowni, ale zaczęłam oddawać powoli też na przykład szlifowanie, szkliwienie naszych rzeczy, czy wsadzanie je do pieca. I dosyć szybko okazało się, że po kilku próbach Olek, czy na przykład Maria, która z nami pracuje, robią to tak samo dobrze jak ja, a czasami nawet lepiej. Więc nie bójcie się prosić o pomoc i dać ludziom szansy, żeby Wam pomogli. Dziś mówię to po 7 latach, odkąd pierwszy raz poszłam na warsztaty ceramiczne, ale jeżeli mogę dać jakąś radę na koniec, to bierz siły na zamiary. Nie przyspieszaj tych procesów, ten etap uczenia się ceramiki i stopniowe znajdywanie swojego stylu i odnajdywanie swojego tempa pracy jest super ważne, bo potem będziesz dokładnie wiedział, co chcesz robić, a czego nie chcesz robić w swoim biznesie. Jeżeli czegoś nauczyła mnie ceramika, to właśnie cierpliwości. To jest najtrudniejsza rzecz, jaka jest tylko możliwa, bo ja też bardzo chciałam, żeby wszystko było szybko, mieć bardzo dużo obserwujących, bardzo dużo chętnych na kupowanie mojej ceramiki, ale musiałam to sobie po kolei stopniowo zbudować. Także życzę Wam powodzenia. Jeśli macie jakieś pytania odnośnie ceramicznego biznesu, to chętnie na nie odpowiem. Piszcie w komentarzach i do zobaczenia w następnym filmie.